Kilka przykładów z Biblii, żeby zobrazować to, o czym, co mam na myśli. Kiedy Pan Jezus w 17 rozdziale Ewangelii Łukasza mówił o nadejściu Królestwa Bożego, później zachęca swoich uczniów do tego w 18 rozdziale, że powinni zawsze się modlić i nie ustawać. Na podstawie potem podanej przypowieści o wdowie i niesprawiedliwym sędzim zapewnia, że Bóg wysłuchuje modlitw swoich wybranych, chociaż czasami zwleka w ich sprawie. Czyli z różnych powodów te modlitwy, odpowiedzi na te modlitwy nie przychodzą na czas. I całą tą myśl, to rozważanie, Pan Jezus kończy takim stwierdzeniem, proszę o drugi slajd, kończy takim stwierdzeniem, tylko czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? Pan Jezus sugeruje to, że wydarzenia czasów końca będą miały wpływ na naszą wiarę, że coś niedobrego może stać się z naszą wiarą. W innych miejscach, na przykład w Ewangelii Mateusza, też kiedy Pan Jezus mówi o czasach końca w 24 rozdziale, mówi między innymi takie słowa w 12 wierszu. A ponieważ bezprawie się rozmnoży, przeto miłość wielu oziębnie. Zagrożenie dla miłości. Dalej w 24 wierszu tego rozdziału mówi: fałszywi mesjasze i fałszywi prorocy powstaną i czynić będą wielkie znaki i cuda, aby o ile można zwieść wybranych. A więc zagrożenie zwiedzenia. Coś, co będzie wpływało na nasze rozumienie, na nasze przekonania, na to, co wyznajemy, to również jest zagrożone. I jeszcze przytoczę cytat z Ewangelii Łukasza z 21 rozdziału, kiedy Pan Jezus mówi w 25 i w 26 wierszu, że i będą znaki na słońcu i księżycu i na gwiazdach, a na ziemi lęk bezradnych narodów, gdy zahuczy morze i fale. Ludzie omdlewać będą z trwogi w oczekiwaniu tych rzeczy, które przyjdą na świat, bo moce niebios zostaną poruszone. A więc lęk i trwoga w pewnym momencie historii Ziemi zaczną dominować, zaczną być, a lęk i trwoga są jakby przeciwieństwem nadziei, przeciwieństwem tego, czym my mamy żyć. A więc wiara, nadzieja i miłość. Takie trzy filary chrześcijańskiego życia będą próbowane, będą podważane i przeciwnik za wszelką cenę będzie chciał je zniszczyć. Dlatego, że kiedy je zniszczy, to nasze życie chrześcijańskie legnie w gruzach, będzie bezwartościowe. I przeciwnik nie potrzebuje koniecznie do tego eliminacji fizycznej, żeby nas fizycznie wyeliminować. Nie potrzebuje koniecznie do tego, żebyśmy w jakiś jawny, ciężki grzech z wielkim hukiem upadli, ale może właśnie podkopać te rzeczy i sprawić, że nasze chrześcijaństwo będzie martwe albo będzie tylko religią. Co możemy zrobić, aby nie ulec tym zagrożeniom i wytrwać do końca? Aby zrealizować to, o czym Pan Jezus przy opisie czasów końca często mówił, używał takich słów: czuwajcie, módlcie się, nie ustawajcie, wytrwajcie. I to, co dzisiaj będę mówił, niechaj będzie zachęceniem do tego, abyśmy wytrwali, abyśmy nie ustawali. Potrzebujemy, jak mało kiedy, wydaje się, chociaż chrześcijaństwo zawsze tego potrzebowało, chodzić z Bogiem. Potrzebujemy bliskości Boga. Potrzebujemy tego, żeby nasze myślenie było kształtowane przez Jego Słowo. Potrzebujemy rozeznania, jakie daje Duch Święty, żeby sprawdzić, czy trwamy w wierze, czy miłość, o której Biblia mówi, nie jest już tylko pustym słowem, czy już nie stała się właśnie oziębła. Czy nadzieja, którą wyznajemy w Jezusie Chrystusie, jest nadzieją żywą, czy faktycznie według niej żyjemy? Wydają się to być sprawy szczególnie ważne i czasy, w których żyjemy, już powoli zaczynają testować
naszą wiarę, nadzieję i miłość. Ostatnio, kiedy mieliśmy grupę czwartkową, taką biblijną grupę online, do której zachęcam wszystkich do uczestnictwa w niej, kiedy mówiliśmy właśnie o zagrożeniach i między innymi o zagrożeniu COVID-em, bo nie sposób po prostu mówiąc o zagrożeniach, o niebezpieczeństwach w dzisiejszych czasach, nie wspomnieć o tym no, realnym i rzeczywistym zagrożeniu. Ludzie chorują, umierają, więc coś się dzieje. To ktoś powiedział, czy przypadkiem to wszystko, co się dzieje, nie jest dla nas takim sprawdzianem, takim testem tego, w jaki sposób w tym wszystkim się zachowamy. I myślę, że w tym pytaniu było wiele, wiele mądrości, dlatego że COVID bardzo wiele pokazał, nie tylko nam jako ludziom wierzącym, ale pokazał światu. Między innymi pokazał, jak bardzo kruche i nietrwałe są podstawy naszej cywilizacji w dzisiejszych czasach. Taki krótki odcinek DNA w otulinie, nawet nie wiadomo, czy to zaklasyfikować do istot żywych, raczej jest na pograniczu gdzieś martwej materii i ożywionej, potrafi wywrócić do góry nogami światową gospodarkę, podważyć wartości, w których żyjemy. Potrafi podważyć prawie każdą dziedzinę życia, pozamykać ludzi w domach, wywrócić do góry nogami rozrywkę, wypoczynek, no praktycznie każdą jedną dziedzinę życia. Naprawdę na kruchych podstawach nasza cywilizacja jest kształtowana i myślę, że Bóg też chce nam pokazać, jak tak naprawdę bardzo słabi jesteśmy i jak bardzo Jego w tym wszystkim potrzebujemy. Ale też dla nas samych są to swego rodzaju testy, jak się zachowamy, testy wiary, miłości i nadziei. Dzisiaj chciałem się skupić na dwóch aspektach, ale myślę, że starczy mi czasu na jeden, dlatego że kiedy zaczynałem gromadzić materiał do tego kazania, różne myśli, które mi przychodziły do głowy, to wyszło mi tego gdzieś na 3 kazania, a nie chciałbym aż tak długo dzisiaj mówić, dlatego zajmę się może tylko jednym aspektem tych spraw, które dzisiaj omawiam, mianowicie wiara jako przeciwieństwo lęku. Na tym się chciałbym dzisiaj skupić. W kwestii wiary Biblia bardzo wiele mówi, bardzo wiele też już zostało powiedziane w kazaniach. Myślę, że każdy z nas bardzo wiele słyszał i myślę, że gdyby podsumować w jednym zdaniu, czym jest wiara, to można by powiedzieć, jest to zaufanie Bogu i posłuszeństwo Jego Słowu. Zaufanie i posłuszeństwo. W tym właśnie wyraża się wiara. W kwestii zaufania też już wiele zostało powiedziane i Biblia bardzo wiele i często mówi do tych, którzy zaufali Bogu, którzy chodzą Jego drogami, nie bój się, nie lękaj. Bardzo wiele, bardzo często te słowa są powtarzane. Bóg nas zachęca do tego, żebyśmy się nie bali, z jednym małym wyjątkiem, o którym ostatnio brat Lucjan mówił na kazaniu. Jeden wyjątek to jest, że jedyną bojaźń, jaką mamy mieć, to jest bojaźń Boża. To jest bać się Boga w zdrowym tego słowa znaczeniu. Nie będę tego rozwijał. Zachęcam do odsłuchania kazania z zeszłego tygodnia. Bo bojaźń Boża to jest jedyny rodzaj lęku, swoistego rodzaju lęku, jaki jest akceptowany, a wręcz wymagany przez Boga. I jeśli ją posiadamy, to nie musimy już żadnym innym lękom ulegać. Bóg nieustannie zapewnia nas o swojej trosce i miłości, ale też w tym wszystkim bardzo jasno wskazuje na to, że warunkiem tego, żeby ta troska i miłość się zrealizowały, żeby to bezpieczeństwo w naszym życiu było rzeczywiste, które On daje, jest to, że oczekuje, że będziemy chodzili Jego drogami i będziemy posłuszni Jego Słowu. Wtedy możemy przyjąć do siebie słowa nie bój się, nie lękaj, jesteś pod moją ochroną. Przykłady z Biblii tego, o czym mówię. Proszę o trzeci slajd. Kiedy Bóg nakazał Jozuemu wejść do ziemi obiecanej, wyznaczył mu bardzo trudne zadanie, dlatego że tam musiał się on zmierzyć z o wiele silniejszym przeciwnikiem, z o wiele silniejszymi armiami, z ufortyfikowanymi miastami,
z olbrzymami pokroju Goliata. No wiele, wiele niebezpieczeństw na niego czekało. Dlatego też Bóg mówi mu, bądź mocny i mężny. W 6 wierszu 1 rozdziału. Bądź mocny i mężny, bo ty oddasz temu ludowi w posiadanie ziemię, którą przysiągłem dać ich ojcom. W czym miał być mocny i mężny? Czy miał być mocny i mężny, bo te przeciwności były, bo przeciwnicy, bo wielkie fortece? Tylko bądź mocny i mężny, aby ściśle czynić wszystko według prawa, jakie ci Mojżesz, mój sługa, nakazał. Nie odstępuj od niego ani w prawo, ani w lewo, aby ci się wiodło wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz. Tu było wyzwanie dla Jozuego. Te liczne armie, lepiej uzbrojone, potężni ludzie czy twierdze nie były według Boga przeszkodą. Jozue miał się trzymać Bożych dróg i nie odstępować od nich, a Bóg zapewnił mu, będzie ci się wiodło, resztę ja załatwię. Ty się trzymaj moich dróg. Na tych drogach czeka cię zwycięstwo, na tych drogach nie musisz się bać, nie musisz się lękać. I to, o czym tu mówię, jest zgodne z tym, co Biblia mówi w całym swoim przekroju. Kiedy Bóg do swojego narodu izraelskiego wypowiadał słowa o tym, że nie muszą się bać, to też uzależniał to od posłuszeństwa. Właściwie, gdyby sparafrazować to wszystko, o czym mówi cała piąta Księga Mojżeszowa, Księga Powtórzonego Prawa, to można by powiedzieć tak, że Bóg do swojego ludu mówił, bądźcie posłuszni, trzymajcie się mnie, a będę was chronił od wszystkiego i błogosławił wam we wszystkim. To jest coś, na czym Bogu zależało. I co ciekawe, niedawno odkryłem, że dokładnie te same słowa, prawie że te same słowa, które Bóg przekazał Jozuemu, przekazał też Dawid na łożu śmierci w ostatnich swoich słowach przed śmiercią swojemu następcy, swojemu synowi Salomonowi. W 1 Królewskiej 2:3 czytamy. To już są jedne z ostatnich słów Dawida. Przestrzegaj wiernie służby Pana, Boga swego i chodź Jego drogami, przestrzegając Jego ustaw, Jego przykazań i Jego praw, i Jego ustanowień, jakie zapisane są w prawie mojżeszowym, aby ci się wiodło we wszystkim, co będziesz czynił i wszystko, dokądkolwiek się zwrócisz. Dawid wiele przeżył z Bogiem, jest nazwany mężem według Bożego serca i on wiedział, że jeżeli Salomon będzie się trzymał Bożego prawa, Bożych dróg, Bożego słowa, to powodzenie gwarantuje mu sam Bóg. Wtedy doświadczy sukcesu jako król, I we wszystkim będzie mu się wiodło. Sporo tego przesłania jest również i w psalmach, jest również i w Nowym Testamencie, kiedy Bóg się zwraca do tych, którzy są w Jezusie Chrystusie. Zachęcam do tego, żeby też w tym temacie szukać w Biblii, czytać i rozkoszować się tym. Chciałbym teraz podać kilka przykładów ludzi. Ja myślę, że 4. i 5. slajd opuścimy. Przejdziemy za chwilę do 6., jak powiem. Kilka przykładów ludzi, którzy reagowali wiarą, którzy służyli Bogu, których możemy nazwać bohaterami albo przykładami do tego, w jaki sposób mamy żyć wiarą. Jednym z takich przykładów jest Ezdrasz. Ezdrasz otrzymał od Boga bardzo trudne wyzwanie, trudne zadanie do wykonania. Mianowicie w odbudowanej świątyni w Jerozolimie, już po czasie niewoli babilońskiej, miał zorganizować służbę i nauczanie. I Bóg sprawił, że w związku z wyznaczonym mu zadaniem mógł prosić o wszelką pomoc ówczesnego króla Artakserksesa, który był mu przychylny. Proszę o 6. slajd. Jest napisane w 7. rozdziału Księgi Ezdrasza, w 6. wierszu, ponieważ zaś była nad nim, to jest nad Ezdraszem, ręka Pana Boga jego, spełnił król każdą jego prośbę.
Czyli Ezdrasz mógł prosić dokładnie o wszystko i wyprosił odpowiednie środki, wyprosił ludzi, mógł zorganizować całą ekipę, całą wyprawę, która wyruszała z Babilonu do Jerozolimy po to, żeby wykonać to zadanie, które Bóg mu zlecił. Oczywiście Ezdrasz cały czas był świadom, ponieważ w innych wierszach Księgi Ezdrasza również znajdujemy takie określenia, że to, że odnosi powodzenie, to, że dzieje się dobrze, zawdzięcza temu, że była nad nimi dobrotliwa ręka naszego Boga. W kilku miejscach tej księgi jest to wspomniane. Jednak co ciekawe, z jednej rzeczy Ezdrasz zrezygnował, chociaż wydawało się, że rzecz ta była bardzo ważna i potrzebna. Czytam z 8 rozdziału, 21 do 23 wiersz. Potem zarządziłem tam nad rzeką Achawa post, abyśmy się ukorzyli przed naszym Bogiem i wyprosili u Niego szczęśliwą drogę dla siebie, dla naszych rodzin i dla całego naszego dobytku. Wstydziłem się bowiem prosić króla o eskortę i jeźdźców, aby nas w drodze bronili przed wrogami. Powiedzieliśmy wszak królowi, ręka naszego Boga spoczywa dobrotliwie nad wszystkimi, którzy Go szukają. Lecz Jego moc i gniew dotkną wszystkich, którzy od Niego odstępują. Pościliśmy więc i prosiliśmy naszego Boga o to i On dał się nam ubłagać. Ciekawe, że Ezdrasz zrezygnował z jednej rzeczy, która wydawała się bardzo ważna i istotna dla ich bezpieczeństwa. Bo przecież mógł otrzymać uzbrojoną eskortę, która broniłaby ich przed rozbójnikami, przed wrogami, których w tamtych czasach było sporo, a wiemy, że wieźli oni dość znaczne dobra materialne, skarby świątyni również, ponieważ wyprosił też u Artakserksesa, żeby na powrót oddał skarby, wszystkie naczynia, które były naczyniami świątynnymi, były to wszystko naczynia z drogocennego kruszcu. Także wydawałoby się rozważnym i rozsądnym, żeby o tą eskortę poprosić. Chodziło o bezpieczeństwo ich rodzin, chodziło o bezpieczeństwo przedsięwzięcia. Jednak Ezdrasz miał tu pewne duchowe rozeznanie i myślę, że miał na celu to, żeby Bóg w tym wszystkim był uwielbiony. On chciał, żeby Bóg był poznany. Rozpoznał to, co było, to zagrożenie, które było, jako okazję do tego, żeby inni mogli zobaczyć, jaki jest Bóg, co Bóg potrafi. I trzeba też powiedzieć, że nie potraktował tego w sposób taki lekkomyślny, nonszalancki. Och, cóż, tam Bóg jest ze mną, nic mi się nie stanie, możemy iść, możemy... Nie ignorował tego zagrożenia. W jego postawie nie było pychy i wyniosłości. Ale w głębokiej pokorze i w głębokim uniżeniu jest napisane, że pościliśmy. Zarządził post, abyśmy się ukorzyli przed naszym Bogiem i wyprosili u Niego szczęśliwą drogę dla siebie, rodzin, dobytku. Pościliśmy więc i prosiliśmy naszego Boga. I Bóg się przyznał do postawy Ezdrasza, co było, myślę, wielkim zbudowaniem dla wiary tej całej ekipy, która z nim szła, która miała w przyszłości służyć w świątyni, która miała nauczać słowa, ale było też niesamowitym świadectwem dla Artakserksesa i Babilończyków, że Bóg naprawdę jest, że Jego ręka naprawdę spoczywa i jeżeli ktoś na niej polega, to nie zawiedzie się. Czy możemy się czegoś z tego nauczyć? Myślę, że tak. Może to, co się w tej chwili dzieje, to jest dla nas też czas, kiedy Bóg oczekuje, że zaczniemy ukorzyć się przed Nim, pościć, modlić i szukać Jego prowadzenia i nasze życie będzie świadectwem. Będzie też świadectwem dla innych, dla tych, którzy są wokół nas, którzy ulegają lękom, którzy ulegają trwodze, ponieważ no, to, co się dzieje dla niektórych jest w tej chwili trudne. My mamy swojego Boga i mamy możliwość, żeby nad wszystkim, co robimy, jeżeli chodzimy Jego drogami, żeby Jego ręka dobrotliwa spoczywała na nas. Także myślę, że możemy się czegoś tutaj nauczyć. Drugi przykład, jaki chciałem rozważyć, proszę o następny slajd, 7. To jest przykład Nehemiasza, który trochę wcześniej przed Ezdraszem odbudowywał mur zniszczonej Jerozolimy, też już po niewoli babilońskiej.
i mierzył się z wieloma problemami. Jednym z problemów, którym się zmierzył, było zastraszanie. Przeczytam kilka wierszy z 6 rozdziału Księgi Ezdrasza, 9-12. Wszyscy oni bowiem, czyli ci wrogowie, ci, którzy nie chcieli, żeby ten mur był odbudowany, straszyli nas, myśląc o nas, braknie im sił do dalszej pracy i nie zostanie ona wykonana. A gdy następnie przyszedłem do domu Szemajasza, a był on właśnie w natchnieniu, z tego opisu wynika, że Szemajasz był kimś w rodzaju Bożego proroka, tak to wygląda, czyli kogoś, kogo Bóg używał, a był on właśnie w natchnieniu, rzekł on do mnie, pójdźmy razem do domu Bożego, do wnętrza przybytku i zamknijmy drzwi w przybytku. Nadchodzą bowiem ci, którzy cię zabiją. W nocy nadejdą, aby cię zabić. A ja odpowiedziałem. Tylko wracając do tego, co już przeczytałem. Ten Szemajasz przedstawił mu pewien rodzaj zagrożenia życia i wskazał, wydawałoby się, rozsądną drogę wyjścia z tego wszystkiego, czyli zostaw to, co robisz i schowaj się w przybytku Boga. Schowaj się, ponieważ grozi ci śmierć. Co się okazało? Ja odpowiedziałem, Nehemiasz mówi, czy człowiek taki jak ja ma uciekać? Czy ktoś taki jak ja, czyli ktoś oddany Bogu, który wykonuje Boże dzieło? Czy ktoś taki jak ja wejdzie do przybytku, aby ratować życie? Nie pójdę. Odgadłem bowiem, że to nie Bóg go wysłał, lecz że wypowiedział ten wyrocznie o mnie, ponieważ Tobiasz i Sanballat przekupili go. Niektóre rodzaje zagrożeń będą fikcyjne i wyolbrzymione i nawet ludzie Boży mogą nam je przedstawiać z jakichś różnych powodów. Wydaje mi się, że wracamy do tego, że bardzo potrzebujemy bliskości Boga i rozeznania tego, który bada duchy. Żebyśmy w pokorze pytali Boga, o co w tym wszystkim chodzi i w razie czego umieli się przeciwstawić tym różnym strachom, które przeciwnik próbuje w nas wpędzić. Dlatego, że strach i lęk są ogromną bronią przeciwnika. Zmieniają myślenie, sprawiają, że się wycofujemy i jeżeli są nieuzasadnione, to przeciwnik może rozwalić każdą robotę, którą Bóg chce przez nas zrobić. Także bądźmy czujni. Myślę, że z tej lekcji też się możemy czegoś nauczyć. I pamiętajmy, że nie dał nam Bóg ducha lęku, lecz mocy, miłości i trzeźwego myślenia. Tymoteusza 1,7. Pod warunkiem oczywiście, że to Boży Duch nas prowadzi. Szatan zrobi wszystko, żeby Boże dzieło zostało zaniechane, a przynajmniej osłabione. Inny przykład, który chciałem poruszyć, to jest przykład apostoła Pawła. Proszę o 8 slajd. W drugim liście do Koryntian, w 1 rozdziale, opisuje on, jak Bóg doświadczał jego i jego ekipę ewangelizacyjną, ale był świadomy, że to, co się dzieje, te wszystkie trudności, przeciwności, już otarcie się o granicę śmierci prawie, że służyły temu, abyśmy nie na sobie samych polegali, ale na Bogu, który wzbudza umarłych. Czyli wiedział, że są to doświadczenia wiary i potem pisze coś takiego. Który z tak wielkiego niebezpieczeństwa śmierci nas wyrwał i wyrwie. W nim też nadzieję pokładamy, że i nadal wyrywać będzie. Wszelkie trudności i zagrożenia, które stawały na drodze Pawła, nie sprawiały, że on się wycofywał. Nie zakładał on też, że tych zagrożeń i trudności nie będzie. Wręcz się ich spodziewał, ponieważ pisze, że Bóg będzie wyrywał. A żeby Bóg go mógł wyrwać z tego zagrożenia, musiał on się w tym zagrożeniu najpierw znaleźć. Więc zakładał, że one będą, ale był też pewny i przekonany o tym, że Bóg będzie z nim. Wobec czego nie musi się ani bać, ani lękać, ale ma robić swoje. Paweł, jak mało kto chyba, wiedział, że jest na wojnie i pisze też o tym w swoich listach, a na wojnie nie spodziewa się raczej czasu beztroskich spacerów czy czasowego relaksu, ale raczej wroga, który będzie chciał go zniszczyć. Co zniszczyć? Zniszczyć Boże dzieło.
Szatan od początku próbuje niszczyć to, co Bóg robi. I myślę, że bardziej niż na eliminacji fizycznej Pawła, czyli jego śmierci, wrogowi zależałoby na tym, aby te zagrożenia, o których już dzisiaj była mowa, aby miłość oziębła, wiara została wyparta przez lęk, a nadzieja zgasła. To wróg będzie robił. Jednak Paweł był świadomy, że jego życie jest ukryte w Jezusie Chrystusie, w tym, który ma wszelką moc i wszelką władzę, tym, który jest obecny, który widzi i słyszy i tym, który jeżeli coś robi, to nikt nie jest w stanie tego zmienić. Dlatego też spokojnie przyjmował wszystko, co w życie mu przynosiło. Jego troską nie było to, aby uniknąć niebezpieczeństwa, ale należycie wykonać Boże zadanie. To było troską Pawła i to decydowało o tym, czy ma coś robić, czy nie, czy ma się wycofywać, czy nie. I nawet, proszę o 9 slajd, nawet kiedy Paweł już wiedział i pisał do Tymoteusza w 2 liście, w 4 rozdziale, albowiem już niebawem będę złożony w ofierze, a czas rozstania mego z życiem nadszedł. Nawet wtedy Paweł nie wzbraniał się pójść do Jerozolimy, gdzie wiedział, co go spotka. Wiedział, że tylko więzy go tam czekają, a w ostateczności będzie musiał się rozstać ze swoim życiem. Czy Paweł był nierozważny, że szedł do tej Jerozolimy? Nawet niektórzy bracia, o tym można poczytać w Dziejach Apostolskich na przełomie 20-21 rozdziału, próbowali go jakby namówić, żeby został, żeby tam jednak nie jechał. No bo tak może logiczne by się wydawało, no mógłby uniknąć tej śmierci, skoro wie, że tam go to czeka, pójść gdzie indziej i wiele jeszcze dla Pana zrobić, wiele jeszcze ludzi mogło się nawrócić, wiele zborów mogło zostać w jakiś sposób założonych. Ale Paweł wiedział, że Bóg go tam prowadzi i że Bóg przewidział właśnie taki koniec dla niego. Dlatego nie cofał się przed tym, dokładnie tak jak Pan Jezus. Nie cofnął się przed tym, chociaż nie było łatwo, kiedy się modlił w Getsemanii, ale wyraził: nie moja, ale Twoja wola niech się dzieje. Dlatego też Paweł mógł powiedzieć: dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem, a teraz czeka mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu da Pan. Czy możemy się nauczyć czegoś z tych lekcji, z lekcji Pawła? Czy te decyzje, które się nam czasami wydają tak na ludzki rozum no nierozsądne i nierozważne, to są właśnie decyzje ludzi lekkomyślnych? Czy też są oni bohaterami wiary, z którymi mamy brać przykład? To jest takie pytanie, z którym chciałbym, żebyśmy się zmierzyli. Chciałbym podać jeszcze dwa inne przykłady, już nie z Biblii, ale z życia. Wiecie, niedawno byłem bardzo poruszony, kiedy wysłuchałem świadectwo powołania pewnej naszej siostry do MEDU. Stowarzyszenie Miłość, Edukacja, Dojrzałość w Ustroniu. Myślę, że mogę to powiedzieć, chociaż nie pytałem, bo to świadectwo chyba nie jest tajemnicą. Chodzi o Monikę, która też tutaj brała udział w półzimowisku, która opowiadała, że kiedyś, zanim zaczęła pracę w MEDzie, dostała pracę w przedszkolu. Bardzo dobrze była ustawiona, dostała nawet jakąś tam nagrodę prezydenta miasta chyba za jakąś tam wyróżniającą się postawę w tym przedszkolu. Miała otwartą jakby karierę, jeżeli chodzi o przedszkole, o nauczanie przedszkolne. I wtedy do niej dotarło, że Bóg chce od niej czegoś innego. Nie wiedziała co, ale zaczęły ją chodzić do niej myśli, że ma z tej pracy zrezygnować. Powiedziała, że to było bardzo dziwne, że całą noc na kolanach praktycznie zmagała się z tymi myślami, zmagała się z Bogiem, ale nad ranem wiedziała, nie wiedziała jeszcze dlaczego, ale wiedziała i miała przekonanie, że Bóg chce, żeby tą pracę porzuciła. Mówi, że była to bardzo trudna decyzja, dlatego że chwilę wcześniej dostała mieszkanie, wzięła kredyt na to mieszkanie, a tu nagle ma zostawić pracę i nie wie, co dalej. To nie jest, że Bóg jej powiedział: wiesz co, będziesz robić to i to. Masz to zostawić.
I było to naprawdę, mówi, niesamowite zmagania. Teraz wyobraźcie sobie, co rodzina na to, rodzice, co ty robisz, dziewczyno, jesteś ty mądra, to jest zupełnie nierozważne. Ona wiedziała, że to ma zrobić i w posłuszeństwie to zrobiła. Nierozwaga, lekkomyślność, czy też bohater wiary? Ponieważ później, w niedługim czasie się dowiedziała, kiedy przyjechała do Dzięgielowa, że powstaje coś takiego jak MED, wtedy jeszcze Misja Ewangelizacji Dzieci się to nazywało, i potrzebują pracowników i ona jest przewidziana do tego, żeby tam być. Myślę, że to były trudne decyzje, trudne chwile, ale czasami Bóg oczekuje od nas, że te nasze decyzje będą takie nierozważne, nierozsądne na ludzki rozum, ale będą decyzjami wiary. Pragnę też opowiedzieć o postawie pewnej grupy ludzi wierzących w Cesarstwie Rzymskim w pierwszych wiekach naszej ery. Niestety nie pamiętam, nie potrafię podać źródła historycznego tego opisu, ale słyszałem to w kazaniu pewnego wiarygodnego brata, który tamte źródło przytaczał, niestety nie zapamiętałem tego. Kiedy opisuję sytuację, jak w Cesarstwie Rzymskim w pierwszych wiekach miała miejsce pewna epidemia, która siała niezłe spustoszenie. Ludzie umierali i chociaż wtedy nie rozumieli, że są bakterie, że są wirusy, co się dzieje, ale wiedzieli, że z tymi ludźmi, którzy chorują, nie można się stykać. Dlatego ci, którzy chorowali, zostali zamykani w domach. Jeżeli wyzdrowieli, to byli wypuszczani. Jeżeli umierali, to palono cały ich dom i z tymi zwłokami, które tam były, żeby nikt się z tym nie stykał. Tyle wiedzieli. I w tym wszystkim byli również ludzie wierzący. I co było charakterystyczne? Po czym można było odróżnić ludzi wierzących? Czy tym, że nie chorowali i nie umierali? Nie. Nie, to nie o to chodzi. Jeżeli ktoś by mnie spytał dzisiaj, czy jesteś pewny, że się nie zarazisz COVID-em, że nie będziesz miał COVID-a? No nie wiem. Nie wiem. Czy jesteś pewny, że nie umrzesz? No nie wiem. Moje życie nie należy do mnie, tylko do Jezusa Chrystusa. On wyznaczył ten czas. Jednego jestem pewny, że Bóg będzie ze mną. Jeżeli coś takiego dla mnie zaplanował, to może, że coś takiego będzie miało miejsce w moim życiu, co wcale nie znaczy, że mam chojrakować i sobie lekceważyć te zagrożenia, które są. Ale wiecie, co charakteryzowało tamtych wierzących? Że oni nigdy nie umierali sami. Że pomimo zagrożenia, o którym wiedzieli ich bracia i siostry, tych chorych, przychodzili do nich i byli z nimi aż do końca. Nie pozwolili, żeby miłość, którą Bóg im dał, została wyparta przez lęk przed chorobą, a nawet przed śmiercią. Nie pozwolili, ponieważ nie chcieli przynosić ujmy Bożemu imieniu. To, żeby zachować wiarę i miłość, było dla nich ważniejsze niż zagrożenie zdrowia i życia, ponieważ mieli nadzieję o wiele lepszą, nadzieję żywota wiecznego, która była żywa i prawdziwa. Czy byli lekkomyślni? Czy byli nierozważni? Czy też byli to bohaterowie wiary, z których w jakimś stopniu możemy brać przykład? Myślę, że wielu z nas dzisiaj mierzy się z tego typu pytaniami. Jak postępować? Jak żyć w tej nowej rzeczywistości? Bo wszystko wskazuje na to, wiele, może nie wszystko, ale wiele wskazuje na to, że do tego, co było rok temu, już nie wrócimy. Takich czasów już nie będzie. Wkroczyliśmy w zupełnie nową rzeczywistość życia ludzkiego. Jak się mamy zachować? Czego Bóg od nas oczekuje? I w jaki sposób zdajemy ten test naszej wiary, nadziei i miłości w tych trudnych czasach? A nie są to jeszcze najtrudniejsze czasy. Dobrze wiemy, ci, którzy czytamy Biblię, że nie takie rzeczy na ziemi się będą działy. Kiedy się czyta Objawienie, czy niektóre słowa Pana Jezusa z Ewangelii o czasach końca, to już na samo to czytanie o tym wzbudza trwogę, a co dopiero wtedy, kiedy przyjdzie przeżywać te rzeczy. I decyzje wtedy będą nieraz znacznie trudniejsze. Wiemy, że w pewnym momencie, kiedy Antychryst, jednocząc świat, wprowadzi zasadę znakowania 666,
trzeba będzie się temu przeciwstawić i będzie to kosztowało życie. A hasła, pod jakimi to się będzie odbywało, pod jakimi ludzie będą namawiani do przyjęcia znamienia bestii, to będą hasła ładu, porządku i pokoju. Wtedy dopiero będzie potrzebne duchowe rozeznanie. Tak jak i dzisiaj go potrzebujemy, dlatego chciałbym, żeby to wszystko, o czym tu mówię, było taką zachętą do tego, żeby trwać w Panu, żeby szukać Jego bliskości, żeby nie odstępować od Jego słowa, zagłębiać się i pytać, abyśmy umieli otrzymać odpowiedź, proszę o 10 slajd, na te słowa, które na początku przeczytałem. Każda droga człowieka wydaje mu się prawa, lecz tym, który bada serca, jest Pan. Wszystkie drogi człowieka wydają mu się czyste, lecz Pan bada duchy. Abyśmy otrzymali odpowiedź na to pytanie, jakimi drogami chodzimy, jakim duchem się kierujemy, jak to jest w kwestii naszej wiary, nadziei i miłości. Diabeł ma zawsze dwie skrajności, tak jeszcze tylko na zakończenie. Jedna to jest ignorowanie zagrożenia, nonszalancja, pycha, wyniosłość. To nie jest Boży sposób na mierzenie się z trudnościami i zagrożeniami. Wielu, którzy taką postawę przyjmowali, zapłacili wysoką cenę korekty ich myślenia i zachowania. A druga skrajność to jest nadmierny lęk, który powoduje, że zachowania i decyzje są podejmowane w panice i powodują nadgorliwe wycofanie się z życia wiary, z tego, czego Bóg pragnie, z Bożego dzieła. Na koniec już jako modlitwę, proszę o kolejny slajd, przeczytam słowa z Psalmu 145, 18-20 wiersz i niech to będzie czymś, co pozostanie w naszym sercu. Bliski jest Pan wszystkim, którzy Go wzywają. Wszystkim, którzy Go wzywają szczerze. Spełnia życzenia tych, którzy się Go boją, a wołanie ich słyszy i wybawia ich. Pan strzeże wszystkich, którzy Go miłują. Amen. Zaśpiewajmy teraz pieśń. Pokojem moim Bóg, On skruszył wszelki mur. Pokojem Bóg, pokojem mym. Pokojem moim Bóg, On skruszył wszelki mur. Swą da. Pokojem Bóg, pokojem mym. Złóż na Niego ciężar swój, On Ci pomoc swą da. Pokojem Bóg.